Co to jest Lex Czarnek? Już chyba każdy o tym słyszał. Wczoraj przeciwko temu kolejnemu aktowi dewastacji polskich szkół, polskiej edukacji protestowali samorządowcy i NGOsy. Dziś będziemy bardzo głośno o tym mówić w Sejmie, bo jest o czym mówić. Przyznam, że długo wydawało mi się, że gorszego ministra edukacji niż Anna Zalewska już w Polsce nie zobaczymy, bo to Zalewska brutalnie wyrzuciła gimnazja i wprowadziła ogromny chaos w zarządzaniu polskimi szkołami. No ale przyszedł pan Czarnek, przy którym pani Zalewska jawi się niczym dobroduszna ciotunia. Czarnek z finezją walce drogowego wprowadza zmiany ideologiczne w polskiej szkole, służące czy kierujące się do tego, by wprowadzić monopolizację tego, czego i jak uczą się polskie dzieci. Ten najnowszy pomysł to odebranie kolejnej części władztwa nad szkołami, władztwa samorządów i kontroli rodzicielskiej i przekazanie tej władzy kuratorom oświaty, czyli regionalnym delegatom Wydziału Ideologii KC PiS, zrzuconym na odcinek szkolnictwa. Sprawa Lex Czarnek może się wydawać mniej istotna niż rachunki grozy za prąd i gaz, jakie właśnie otrzymujemy. Ta sprawa może się wydawać mniej groźna niż podsłuchiwanie wszystkich i wszystkiego przez system Pegasus, do czego zmierza PiS. No ale długofalowo, na jutro i pojutrze, Lex Czarnek to sprawa najgroźniejsza, potencjalnie najbardziej szkodliwa dla polskich dzieci, dla przyszłych pokoleń Polaków, które mogą zostać zatrzymane w rozwoju, które mogą mieć ograniczone szanse konkurencji i w Polsce, i na rynkach międzynarodowych. Dlatego będziemy zwalczać Lex Czarnek tak długo, do takiego momentu, aż nie nastąpi zatrzymanie tej paranoi.